Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Historia ze zdjęciem. Ja się nazywam Adam Chlebowicz. Bardzo miło przedstawię naszych gości. Maciej Pawlicki, producent filmowy. Tu będzie Maciej występował też w trochę szerszej roli. Arek Gołębiewski, reżyser filmowy, producent. No, można by wiele tutaj przy Panach wymieniać. Pozwólcie Państwo, że będziemy mówić po imieniu, bo się znamy dość długo, więc byłoby niezręcznie, gdybyśmy nagle sobie zaczęli mówić na pan. Usiądźcie sobie wygodnie. Ja w środku, dobrze, to ja pójdę w środku. Dzisiaj spotkanie będzie trochę niekonwencjonalne, bo cykl się nazywa Historia ze zdjęciem, a dzisiaj będzie tylko jedno zdjęcie. To właśnie, które jest nad nami. Jedyne istniejące, zachowane zdjęcie rodziny Kowalskich i do tej historii tej rodziny chcemy nawiązać, aczkolwiek w dużo szerszym aspekcie. To, co się wydarzyło wokół zmiany ustawy o IPN i to, co się nadal dzieje, bo to historia, która ciągle jest żywa i pewnie będzie nas dotykać jeszcze długi, długi czas z nie do końca wiadomym skutkiem. Ale relacje polsko-żydowskie, zwłaszcza w okresie wojny, są rzeczywiście niezwykle skomplikowane, mają, że tak powiem, wiele pokładów i cała ta dyskusja, ta burza, która wybuchła, ujawniła, jak wiele problemów jest niedopowiedzianych, niewyjaśnionych, ile jeszcze rzeczy jest przed nami, żeby je w odpowiedni sposób naświetlić. Ja może zacznę właśnie od tego zdjęcia, bo tu się ta historia zaczyna. Film, który Państwu pokażemy, właśnie, ponieważ zdjęcie jest jedno. Film, który pokażemy, Życie za życie. Film, który ma już kilkanaście lat i pokazuje w takiej skondensowanej formie 32 minut 13 historii. 13 historii Polaków, którzy ratowali Żydów, w tym historię rodziny Kowalskiej. I o tym filmie jeszcze powiemy, natomiast wychodzimy od tego zdjęcia. Panowie, jak żeście weszli w posiadanie tego zdjęcia, jak poznaliście rodzinę Kowalskich, jak dotarliście do Ciepielowa? Ta historia ma swój początek i ma niesamowite zakręty. Macie Pawlicki. Witam Państwa serdecznie. I może zacznę z dużym patosem. Moim zdaniem to jest zdjęcie, które powinno wejść do historii świata. Tak jak 10 innych zdjęć, to zdjęcie powinno wejść do historii świata. To jest jedno z najważniejszych zdjęć w historii świata, a tym bardziej historii Polski. To jest zdjęcie rodziny Kowalskich, która została żywcem spalona w Ciepielowie w Starym za to, że ukrywali swoich sąsiadów ciepielowskich Żydów. Myśmy na tę historię dostali przy pomocy Instytutu Pamięci Narodowej, dokładnie Jana Żaryna, który nam ją wskazał, kiedy postanowiliśmy robić coś, żeby przerwać ten potworny kontredans kłamstwa. Ja spędziłem w Stanach Zjednoczonych rok, w latach 89-90. Byłem na stypendium, pracowałem jako dziennikarz w amerykańskiej gazecie i zaprzyjaźniłem się z wieloma Amerykanami żydowskiego pochodzenia. I oni byli bardzo fajni, z jednym naprawdę bardzo blisko się zaprzyjaźniłem, bo to był syn Haliny Wind, uratowanej przez Leopolda Sochę i Zygmunta Wróblewskiego w kanale we Lwowie. Niedawno Agnieszka Holland nakręciła o tym film, nieco odbiegając od prawdy historycznej, ale i tak nie najgorszy. Natomiast David Preston, któremu tłumaczyłem listy jego matki do swojego brata, po polsku pisane, tłumaczyłem na angielski, był przekonany właśnie, no ty nie jesteś antysemitą, ale wy Polacy jesteście antysemitami. Moja matka trafiła na wyjątki, Leopold Socha był wyjątkiem, ale wy jesteście antysemitami. Więc żeby móc mu opowiedzieć prawdziwą historię, jak wróciłem, zacząłem szukać takich możliwości. Jan Żaryn był tym, który mi wskazywał tematy, mnie i Jarkowi, którego zaprosiłem do współpracy. I historia z Ciepielowa wydała się o tyle najważniejsza, że jest spośród 1100, bo w tej chwili jest około 1100 osób zamordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów. Tyle przypadków jest udokumentowanych, natomiast prawdopodobnie było ich znacznie więcej. Ta historia jest być może najbardziej dramatyczna, ponieważ w Ciepielowie Starym i w Rekówce Niemcy w trzech miejscach
pojmali trzy rodziny, a właściwie pięć rodzin, bo to były dwie rodziny Kosiorów, rodzina Obuchiewiczów, rodzina Skoczylasów i rodzina Kowalskich i urządzili widowisko, to znaczy oni urządzili demonstrację. Te rodziny zostały zamordowane w bardzo spektakularny sposób po to, żeby były przestrogą dla całego regionu, by ta wieś rozeszła się jak najszerzej, no a cenę zapłaciły dzieci i ci, którzy, ich rodzice, ci, którzy to ryzyko podjęli, ratując przed Niemcami swoich sąsiadów Żydów. Ta historia tego zdjęcia jest o tyle ciekawa, że ono jest w istocie, kiedy myśmy poprosili rodzinę Adama i Bronisławy Kowalskich, czyli tej no, takiej pięknej, patriarchalnej, polskiej, wiejskiej rodziny, która tutaj siedzi, kiedy myśmy dotarli do ich wnuków, to jedyną, może jeszcze kilka drobniejszych, ale znacznie gorszych, ale właściwie najważniejszym zdjęciem było to, ono jest niewiele większe od pudełka zapałek. No może takie troszkę większe, dwa pudełka zapałek, oryginał ma tej wielkości. Ja sobie wtedy postanowiłem, że to zdjęcie musi wejść do podręczników na całym świecie. Na razie udało się tyle, że ono weszło do podręczników w Polsce. Podręcznica dla klas gimnazjalnych, ono istnieje. Ale historia z nim jest również taka, że ono tak bardzo, ta historia tak bardzo nie była znana. Nawet najbliższym, że w filmie, który zobaczycie Państwo niedługo, występuje Agnieszka Kowalska, czyli prawnuczka Adama i Bronisławy Kowalskich. I ona, identyfikując to zdjęcie w filmie, popełnia błąd. Ona mówi, że to jest ten chłopiec, który stoi trzymając rękę na ramieniu ojca, że to jest, ona mówi bodajże, że to jest Stefan. To nie jest Stefan, to jest Jan. To jest jedyny z tej rodziny, który przeżył. Czyli jej dziadek. On dlatego przeżył, że to był 6 grudnia, on pomagał krawcowi, swojemu wujowi czy stryjowi, który szył, miał zamówienia na święta i on wyszedł bodajże o 4 czy o 5 rano już do pracy. I tylko dlatego, że wyszedł, przeżył. Cała reszta zginęła w płomieniach, również osoby, których na tym zdjęciu nie ma, bo to z kolei powiedziano nam, że to jest Janka, ta dziewczynka w białej sukience, to nie jest Janka, to jest Zosia. Ona miała wówczas 11 czy 12 lat. I proszę zwrócić uwagę, jakie ona ma zaciśnięte pięści. Prawda? Dlaczego ona ma takie zaciśnięte pięści? Myśmy się zastanawiali i kiedy próbowaliśmy tę historię odtworzyć w filmie Historia Kowalskich, który powstał po tym, który Państwo za chwilę zobaczycie, stworzyliśmy taki dialog, w którym ona się tam złości i te piąstki zaciska. Próbowaliśmy opowiedzieć, jak mogło wyglądać robienie tego zdjęcia. Zrobiliśmy rekonstrukcję, jak to zdjęcie powstawało. Aktorów no, mamy dość podobnych w filmie Historia Kowalskich, ale dlaczego go też nakręciliśmy, ten film? Że po tym filmie, który za chwilę Państwo zobaczycie, którego premiera odbyła się w Muzeum Niepodległości przy niedaleko Placu Bankowego i po tym filmie była dyskusja. I między innymi Lena Bergman, ówczesna szefowa Żydowskiego Instytutu Historycznego, zarzuciła temu filmowi, że nie ma w nim spersonalizowanych Żydów. To znaczy, że mówimy o Polakach, którzy tych Żydów próbowali ocalić, ale nie ma Żydów, że są tylko po prostu Żydzi. Wynikało to oczywiście z tego, że bardzo często ci Żydzi byli nieznani. Ale ja uznałem ten głos za bardzo sensowny. I zwłaszcza, że Lena Bergman jest taką osobą, której zależy na poszukiwaniu prawdy. Jest za sensowny i dlatego powstał film Historia Kowalskich, w którym opowiadamy o wiele więcej o tej rodzinie, czy o tych czterech rodzinach i o Polakach i o samych Żydach. Natomiast jeszcze wracając do tego zdjęcia, nie ma na nim dwóch postaci, to znaczy nie ma Janki, czyli tej, która tu jest zidentyfikowana jako Janka, która w naszym filmie stoi po lewej stronie swojego ojca. I to była ta dziewczynka, która jak płonął dom, a w nim była zamknięta ta rodzina, ona wyskoczyła przez okno, zaczęła uciekać, wtedy strzelił do niej jeden z niemieckich żandarmów, postrzelił ją, nie zabił, tylko postrzelił, podszedł do niej, ściągnął jej buty, ona miała takie buty ładne, oficerki, które dostała niedawno, on ściągnął jej te buty, a potem ją do tego ognia wrzucił. My to odtwarzamy w naszym filmie i tego w tym filmie nie ma. Nie ma również, tak jak tu jest zidentyfikowany jako Tadzio, to nie jest
To nie jest Tadzio, bo Tadzia jeszcze nie było na świecie, bo to zdjęcie pochodzi z roku 1939. Kowalscy zostali zamordowani dwa lata później, czyli tego najmłodszego dziecka Tadzia rocznego nie ma, czyli nawet w naszym filmie, na naszej okładce są błędy, bo trzeba było do tej prawdy powoli dochodzić. I jest jeszcze największa tajemnica tego zdjęcia, czyli ta twarz za szybą. Widzicie tam Państwo, nie wiem czy z daleka to widać dobrze, ale tam w głębi, za głową Adama Kowalskiego, za szybą, jest twarz dziewczynki. I nie wiemy, kto to jest. Nigdy tego nie zidentyfikowaliśmy. Myśmy uznali, że może to być Zosia, może to była Janka. Grzesiek Górny, który wydał książkę pod tytułem Sprawiedliwi, napisał, że to jest Żydówka, którą ukrywano, którą Kowalscy ukrywali. No to nie jest prawda, jakkolwiek pięknie to brzmi, ale to nie jest prawda, bo to zdjęcie jest z 1939 roku, tylko z 1942. I jak Państwo widzicie, w samym tym zdjęciu jest mnóstwo historii, a najważniejsza z niej jest taka, że te piękne, poczciwe, dobre polskie twarze to są twarze po prostu największych polskich bohaterów. Znaczy, ja uważam, że są więksi bohaterowie niż żołnierze, niż generałowie, niż komandosi, bo to są prości ludzie, to są zwykli chłopi, którzy musieli patrzeć i którzy ryzykowali, wiedzieli czym ryzykują, a potem musieli patrzeć na śmierć swoich dzieci w płomieniach i płonąć razem z nimi. Zobaczycie Państwo to na filmie, trochę wyprzedzam. Te historie, te 13 historii nakręconych przez obu panów, to właśnie są te głównie historie prostych ludzi. I z tego, co wiemy na dzisiaj, jeśli chodzi o proporcje pomiędzy wsią a miastem polskim, to 80, znaczy inaczej, ci, którzy ratowali Żydów i są to nie tylko sprawiedliwi, bo wiemy o tym, że nie wszyscy dostali ten tytuł z różnych powodów, że te proporcje się układają. 80% tych, którzy udzielali pomoc, to są ludzie ze wsi, 20% z miasta. To nie jest przytyk jakby do ludzi miasta, do ludzi miastowych, tylko to jest moim zdaniem teza, która zaprzecza głównej tezie książki Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi. Sąsiedzi, czyli ludzie, którzy się dobrze znają, którzy mieszkają obok siebie, którzy wydają tych ludzi. Bo te proporcje, które znamy, które Mateusz Szpyt ma w swoich badaniach przeprowadza, inni naukowcy, pokazują zupełnie coś innego. Ta pomoc była udzielana na wsi i to jest też, uważam, niezwykle ciekawy aspekt, bo na wsi ludzie się generalnie znają ze sobą, żyją obok siebie. Tam trudno jest cokolwiek czy kogokolwiek ukryć. W związku z tym jest jakaś wspólnota i poczucie tego, że można sobie bardziej zaufać, a z drugiej strony, jeżeli się trafi jedna czarna owca, no to tragedia przy tych wszystkich rozporządzeniach niemieckich, czyli za ukrywanie, nie tylko za ukrywanie, za danie kromki chleba, za danie kubka mleka ukrywającym się Żydom, pojedynczej osobie groziła tak samo śmierć. Arek, powiedz, jak to z Twojej perspektywy filmowca i osoby, która wchodziła w ten temat, poznawała, jak ta perspektywa wygląda, zetknięcie się z rodzinami tych ludzi, którzy udzielili tej pomocy po latach. Te historie są właśnie w filmie z roku 2006, historia Kowalskich z roku 2009. Wtedy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do takiego wybuchu, jaki się zdarzył teraz, ale o tym za chwilę. Tak, to prawda, że nawet dzisiaj tutaj panu mówiłem z radia, że wtedy nie sądziliśmy, że ten obraz jest, przywołując Macie twoją wypowiedź, kiedy chyba w liceum Reja mówiłeś do młodzieży, że ten film, jak pokazywaliśmy, że ten film powstał po to, żeby będziecie jechać za chwilę na wakacje, to żebyście mieli świadomość, w dyskusjach byli partnerami, tak? Żebyście byli partnerami, jeśli będą wam zarzucać, że jesteście antysemitami, to żebyście mieli jakieś argumenty. I wtedy wydawało się może, że to trochę jest histeryzowanie może na wyrost. Okazuje się, że to dziś, po tylu latach, okazuje się, że trzeba głośniej i więcej głośniej mówić, bo ciągle ta wiedza nasza jest znacznie uboższa. Ja powiem kiedyś z takiej perspektywy, kiedy docieraliśmy tam z Sylwio, z Jarkiem najczęściej Wróblewskim, tam do tych naszych świadków, to trochę tam często wygląda, jakby czas się zatrzymał. Trzeba mieć świadomość, że rodziny, których najbliżsi
zginęli, no to zawsze byli takim troszeczkę, jakbyśmy opowiadali się o wyklętych obywatelami trochę może drugiej kategorii. Znaczy może nie byli tak wykluczeni ze społeczeństwa, ale oni nigdy w większości się nie podźwignęli jakby materialnie, tak? Ponieważ majątki zostały, domy, domostwa całe zostały spalone, ich najbliżsi zamordowani, a jeśli się właśnie taki Janek Wiśniewski, Janek Kowalski udało mu się przeżyć, to tak naprawdę kolejne lata okupacji ukrywał się, ponieważ był ścigany niczym ci Żydzi. Więc on podejmował jakieś próby samobójcze, tak dalej, bo były to strasznie traumatyczne jego były tam przeżycia i tak naprawdę odbudował rodzinę. Rodzina Kowalskich przetrwała, co w naszym filmie Historia Kowalskich jest dobitnie pokazane, bo kończy się takim, jeśli Państwo pewnie oglądali, zbiorowym zdjęciem, mocno na wesoło scenę, ale jednak bardzo emocjonalna, kiedy wszyscy mówią, że wnukiem, prawnukiem, praprawnukiem, czyli odbudowaliśmy, jakby ta rodzina Kowalskich, nie dało się zniszczyć, ale jednak oni rzeczywiście z trudem odbudowali i ten majątek pomnażali i to jest w większości rodzin, do których się docierało. To, co takie było uderzające na początku, że było zdziwienie, że ktoś taką historią się zainteresował. To, że nie powiem, że to było wyparte z pamięci, ale było to, że było tak dawno, że no, zupełnie już nie pamiętano o tych wydarzeniach, ale nawet, że te historie sprzed tylu lat, że nawet w tym Ciepielowie, gdzie mamy bataliony chłopskie, mamy taką pierwszą egzekucję tego tak zwanego dobrego Wehrmachtu, jest słynne, jakieś inne są rzeczy, a o tym dramacie z grudnia 1942 roku zupełnie nie było i nie ma do tej pory śladów. Teraz wznawiamy tutaj z Maciejem inicjatywę, żeby tam budować, dokończyć inicjatywę budowy pomnika dla tych Kowalskich. I ta historia tak została w wielu tych miejscach Polski zupełnie gdzieś zapomniana, ale kiedy się docierało raczej do tych świadków, którzy już myślę, że w większości, w 90% oni nie żyją, no to było to jednak żywe. Oni, pamiętam, zobaczycie Państwo takiego Jana Siedliska, okolice Miechowa, gdzie dotarliśmy do takiego pana Jana Króla, który po prostu wiekowy człowiek, ale z energią pobiegł wręcz do domostwa, gdzie kiedyś mieszkała rodzina Baranków, bez pytania gospodarzy, wtargnął to gospodarz, pobiegł do stodoły i przywoływał i pokazywał miejsca, gdzie fizycznie są ślady egzekucji właśnie 1942-1943 roku, gdzie te kule widzimy, które połtykały, przestrzelały tam te zasieki w stodole, a na wprost pokazuje miejsce, gdzie ten zmieniona ziemia, to tam gdzieś muszą być pochowani Żydzi, które kazano. Czyli to jest bardzo żywe, jednak przechowane zostało w lokalnej społeczności, ale zupełnie nikt tego nie udokumentował, nie przywołał i tak naprawdę z tym ostatnim pewnie Janem Królem pewnie ta historia zupełnie odchodzi. A to rzeczywiście są takie relikwie miejsca absolutnie ważne, święte, które powinniśmy się upominać. No więc jeśli pytasz, jak było, no to takie absolutne docieraliśmy do miejsc i przywoływaliśmy rzeczy sprzed lat, gdzie na początku z trudem przebywano w pamięci. Mało tego, nie było w tym wszystkim, często historie, które tam przywoływane były, to często osoby zginęły, ponieważ to było w wyniku, że osoba, która, sąsiedzi, najczęściej ci, którzy byli schwytani gdzieś, później na torturach wydawali, gdzie to było. Ale w tych ich wspomnieniach, przywoływaniach nie było żadnej pretensji, nie było jakichś wyrzutów, że kto, co? Że Żydzi wydali, no ci Polacy nie robili z tego, te rodziny tych pomordowanych, tego żadnego zarzutu. Kiedy teraz te historie się wyciąga i pokazuje, kim jesteśmy, no to ja zastanawiam się, ile takich udokumentowanych mamy historii opowiadających, w jakich okolicznościach ci Polacy zginęli, że sąsiad przedwojenny, jakiś działacz był ranny, przyszedł,
gdzieś go opatrzono ranę, poszedł, złapano go, tego Żyda, i następnego dnia przyjeżdża i całą rodzinę palą, ale i to jest właśnie też było takie i piękne, i pokazujące tak naprawdę clue takiego polskiego katolicyzmu, że nie mamy w sobie takiego mściwości, chowania takiej pretensji do kogoś, tylko po prostu zachowali się tak, trzeba było się zachować, pomagać, a Niemcy przyjechali i zamordowali. Taka wielka, taka cała filozofia, która z tej całej historii była. Też to uważam, że ta prostota, która wtedy z takich prostych instynktów było, że trzeba komuś pomóc, dzisiaj też jest czymś oczywistym dla tych ostatnich świadków, którzy zostali, że nic wielkiego ich bliscy nie zrobili, bo pomogli tylko swoim sąsiadom, a stało się jak stało, że zostali za to zamordowani. Tak, to mamy historię jednego zdjęcia. Wyobraźmy sobie, że nie byłoby tego zdjęcia, bądź ktoś nie przechowałby tej pamięci o rodzinie Kowalskich. Powiem Państwu taką rzecz, że tej wrzawy, która się uczyniła wokół ustawy o IPN, Instytut Pamięci Narodowej zaczął, każdego dnia dostajemy po kilkanaście relacji ludzi, którzy piszą o sytuacjach, które widzieli, przeżyli, bądź znają z opowieści rodziny. To są najróżniejsze historie, bardzo dużo z Kresów Wschodnich. Piszą do nas ludzie, którzy byli dziećmi w czasie wojny, no bo to tylko jakby już tylko to pokolenie zostało, czyli osoby, które miały po kilka lat i pamiętają różne zdarzenia i różne sceny i składają świadectwo. Historia Kowalskich, jedno zdjęcie, inna rodzina, historia rodziny Ulmów z Markowej. Jak wiemy, Sejm przegłosował Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów 24 marca, czyli dokładnie dzień wówczas, kiedy zostali zamordowani Ulmowie, czyli właśnie 24 marca 1944 roku. Historia Ulmów ma bardzo dużo zdjęć, a to dlatego, że Józef Ulma, głowa rodziny, robił zdjęcia. On sam fotografował swoją rodzinę. Tam są przepiękne różne ujęcia takie artystyczne. I tak się złożyło, że Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, jest rodziną Ulmów. W związku z tym to całe Muzeum Pamięci tej rodziny, które powstało w Markowej, ta cała historia, no, znalazło historyka, który zajął się tą tematyką, doprowadził do powstania tego muzeum. Maciej... Tak, właśnie o tym mówię, jakby zadaję pytania. Maciej Pawlicki zrobił inny film zatytułowany Sterla, poświęcony Steli Silberstein, którą mam nadzieję, że w kwietniu będziemy mogli gościć tutaj na przystanku Historia. I pamiętam taką scenę z tego filmu, kiedy Stella opowiada o 54 osobach, które ją ratowały. 74, przekręciłem. Z czego ile ma tytuł Sprawiedliwego? Ona w swojej książce zrobiła listę bodajże 73 osób, które jej zdaniem, którym ona zawdzięcza życie. Wszystkie osoby ze wsi w okolicach Łosic. A ile spośród nich zostało uhonorowanych? Tylko dzięki temu, że Stella jest Żydówką, która mieszka w Izraelu, i tylko dzięki temu, że jest taka, jaka jest, to znaczy potwornie uparta. Ci, którzy ją ratowali, za samo uratowanie Stelli przyznano 23 medale Instytutu Yad Vashem, ponieważ Stella nie dawała spokoju tym urzędnikom z Yad Vashem. Mówiła, że to jest kolejne. Mówili, jak to jest? Przecież już daj spokój. A ona mówiła, nie, no właśnie ja jemu zawdzięczam życie. I tak ich męczyła, że 23 medale zostały przyznane i ona, mając teraz 90 bodajże 1 lat, ma poczucie, że ona nie dała rady. Że 23 medale to jest o wiele za mało, że powinno być o 50 medali więcej. Powiedz Maciej, z perspektywy takiej osoby, do której ta tematyka trafiła przed laty i tej świadomości, którą mieliśmy być może wszyscy, być może trochę żyliśmy w takim kloszu, w takim spokoju, że nasza rola, nasz udział w II wojnie światowej, jakby niezawiniony, ofiary napadniętej z dwóch stron, to wszystko, co się działo, w dramatycznych okolicznościach, w sytuacjach takich, gdzie nie ma dobrych wyborów, bo oczywiście jakby nie zapominamy o ludziach niegodnych, o szelmach, o szmalcownikach
o ludziach różnych, którzy no, nie zachowali się jak trzeba, jak to powiedział Arek, nawiązując do Inki, to jednak to poczucie, że generalnie jako naród zdaliśmy egzamin, takie poczucie, takie uspokojenie, ja sam przez wiele lat miałem i ta sytuacja, która dzieje się teraz, ta burza, która się wywołała, jakby narusza mój spokój, że zadaję pytania, natomiast jakby co się stało, można powiedzieć, przez te wszystkie lata od wojny, to jednak minęło dużo lat, że historię Kowalskich, ale tych Kowalscy to brzmi tak świetnie symbolicznie, prawda, bo to podstawowe polskie nazwisko, tak jak Nowak, tak jak Kowalski, więc jakby mówimy historia Kowalskich, aha, przeciętny Polak pomagał w tych sytuacjach, a ilu przeciętnych Kowalskich nie pomagał? No to jest, powiedziałbym, kluczowa sprawa. To znaczy rozliczanie Polaków z tego, ilu pomagało. Zacytuję, żeby nie zabrzmiało to niedelikatnie, zacytuję rabina Barry Marcusa z Synagogue of London, z synagogi londyńskiej, który, kiedy pokazywaliśmy nasz film w Londynie, powiedział, ja zastanawiam się, co ja bym zrobił. Czy ja, jako Żyd, ratowałbym Polaków, gdybym miał narazić życie swoich dzieci? I odpowiadam, nie. I wszyscy, którzy zarzucają, że za mało Polaków okazało taki heroizm, powinni najpierw zadać sobie takie pytanie, co ja bym zrobił dokładnie w tym miejscu, w takiej sytuacji. I to jest kluczowa sprawa, bo ja powiedziałbym, toczę bardzo długą i strasznie intensywną batalię, żeby dziennikarze, politycy, także politycy partii rządzącej, żeby wszyscy, którzy mówią o tej sprawie, rozumieli, że używając terminu sprawiedliwy, zawężają liczbę Polaków, którzy ratowali Żydów, prawdopodobnie stukrotnie, może 50-krotnie, może 150-krotnie, ponieważ tytuł sprawiedliwych otrzymało 6700 osób, to jest niewiele więcej niż Holendrzy. To jest bardzo mało, jak na taki duży kraj jak Polska. I my przyjęliśmy, daliśmy sobie wmówić, że mamy używać terminu izraelskiej zagranicznej instytucji. Bardzo dobrze, bardzo pięknie, że instytucja izraelska, Jerozolimska Instytut wyszukuje polskich bohaterów i honoruje niektórych z nich. Jesteśmy im winni za to wdzięczność. Pięknie. Ale nikt z tych osób, które Państwo zobaczycie w tym filmie, w żadnej z tych historii, nikt nie był uznany za sprawiedliwego. Dopiero później, już po parę lat po zrealizowaniu filmu, rodzina Baranków otrzymała ten tytuł. Natomiast cała ta historia, to jest historia o ludziach, którzy nie otrzymali tytułu sprawiedliwego. W związku z czym nie ma ich w tej grupie 6,5 tysiąca, natomiast są w tej drugiej grupie, która wynosi kilkaset tysięcy. To jest dramatyczna różnica, bo Polaków ratujących Żydów było wedle najbardziej ostrożnych szacunków profesora Feliksa Tycha z Żydowskiego Instytutu Historycznego 200 tysięcy. Mark Edelman mówi, że w samej Warszawie musiało być Polaków ratujących Żydów 100 tysięcy. Mark Edelman. Inni mówią o 300, Bartoszewski mówi bodajże o 300 tysiącach. Historycy IPN-u świętej pamięci Tomasz Strzembosz, którego cytat tutaj, od jego cytatu zacznie się film, że to jest czubek czubka Góry Lodowej, mówi, że to mogło być nawet milion. Podobnie twierdzi profesor Jan Żaden, że to mogło być 0,5 miliona do miliona. Badając różne czynniki społeczne i to, ilu Żydów zostało uratowanych, można tę liczbę szacować gdzieś między 200-300 tysięcy a 800 milion. Natomiast to jest dużo, to wielokrotnie więcej niż jest sprawiedliwy. W związku z czym bardzo apeluję do wszystkich, przestańmy używać w kontekście, opowiadając o Polakach ratujących Żydów, nie mówmy o sprawiedliwych. Sprawiedliwi to jest 100 ich, nagrodzona, pięknie, że nagrodzona, przez Instytut Izraelski. I bardzo się z tego cieszymy. Ale to nie jest tak, że wszyscy, którzy, że Polaków, powinniśmy być dumni, bo Polaków nagrodzonych przez Izraelski Instytut jest 6700. Nie. Tych Polaków było kilkaset tysięcy i na premierze naszego filmu, następnego, Historia Kowalskich,
Również dlatego udało mi się namówić kancelarię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby rodziny z tej historii ciepielowskiej, czyli Barankowie, Skoczylasowie, Kosiorowie, Obuchewiczowie, to się nie udało, ale też, żeby oni zostali nagrodzeni orderem państwa polskiego jako pierwsi, którzy nigdy nie zostali uznani za sprawiedliwych przez żydowski instytut. Żeby oni jako pierwsi zostali nagrodzeni polskimi orderami. Tak się stało, z dużym trudem, ale dzięki świętej pamięci, głównie Władysławowi Stasiakowi, tak się stało i prezydent Kaczyński nagrodził ich, a pani prezydentowa Maria Kaczyńska rodzinie, również tym osobom, które pani, państwo zobaczycie, wręczała pośmiertne ordery dla ich dziadków. W związku z czym ta historia, którą myśmy zaniedbali, jest przerażająco ważna dla nas. Znaczy, to nie jest tylko kwestia naszego dobrego samopoczucia. Fakt, że polska historia jest najpiękniejsza i że myśmy się nie tylko zachowali jak trzeba, ale zachowali się o kilka długości piękniej, mądrzej, odważniej, bardziej po chrześcijańsku niż inne narody, również odnosi się do państwa. Bo to państwo, bo wszyscy ci szmalcownicy, czy nawet mordercy Żydów, działali wbrew polskiemu państwu. Oni byli zdrajcami, przestępcami, za które rząd, sądy podziemne wydawały wyroki śmierci, które były wykonywane. Natomiast inne państwa wyłapywały swoich Żydów, tak jak Francja czy Holandia, i dostarczały na transporty do Auschwitz. I tam były 2 miliony donosów od Francuzów na Żydów, ponieważ tam nagradzano wyłapywanie Żydów. A u nas karano śmiercią polskie państwo za wyłapywanie Żydów. I to są diametralne różnice, o których świat kompletnie nie wie. Jak mówiłem, spędziłem rok w Stanach 20 parę lat temu i to, co państwo przeżywacie teraz, ja przeżyłem w miniskali właśnie wtedy. Tak samo jak pani Poraj Wybranowska w Kanadzie i wtedy założyła Komitet Polaków Ratujących Żydów, z przerażeniem widząc, jak ogromna jest dysproporcja w wiedzy dotyczącej faktów, prawdy. I wtedy mieliśmy poczucie, że to może mieć fatalne skutki dla polskiej reputacji i polskiego bezpieczeństwa. I to się właśnie w tej chwili dzieje. Bo jeżeli będzie tak, że w Europie będzie kłopot i trzeba będzie interwencji, pomocy państw NATO dla Polaków, to społeczeństwa tych państw, narody tych państw zdecydują, czy warto Polakom pomagać. I wtedy mogą powiedzieć tym mordercom Żydów, tym antysemitom, tym nazistom, nie warto pomagać. Za Gdańsk kiedyś poszliśmy się bić, ale już teraz się nie damy drugi raz w to wrobić. W związku z czym to jest absolutnie kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa państwa i czasu zostało nam strasznie mało. Jeszcze tylko jedną rzecz opowiem, bo to, co państwo zobaczycie za chwilę, tam jest taka historia, Kosior, nie pamiętam na imię. Kosior opowiada o tym, jak kiedy mordowali Kosiorów, jedna z dziewczynek, sąsiadka Henka Kordula, próbowała wyskoczyć przez okno, krzycząc do swojego ojca, który gdzieś tam był na polu, tatusiu, ratuj. I ja powiem, że ja, mając 2 córki, tak bardzo przeżyłem tę scenę, to tatusiu, ratuj, że właściwie to był głównie dla mnie powód, żeby zrobić film o Kowalskich. Tę dziewczynę zagrała Mańka Janczanska, córka Ewy Błaszczyk, która w tej chwili jest w szkole teatralnej, będzie niedługo aktorką pełną gębą. I to było wstrząsające i w tej opowieści, i jest w naszym filmie Historia Kowalskich, natomiast z takich drobiazgów składa się ta historia, która jest moim zdaniem Polski największym skarbem. Może mamy gaz łupkowy, może mamy wody termalne, mamy węgiel, parę innych rzeczy, ale mamy polską historię, polską hierarchię wartości. Natomiast te historie są największym polskim skarbem. Skarbem, który my zakopaliśmy, w ogóle się nim nie rozumiemy, po co nam on jest, ale na szczęście w tej chwili już zaczynamy rozumieć, bo na przykład Arek, kiedy kręciliśmy ten film, w pewnym momencie weszliśmy do takiej starej chałupy, w której właśnie ta Henka Kordula, która krzyczała tatusio ratuj, w której mieszkała. I wtedy, kiedy kręciliśmy, mieszkała tam jej siostra Zofia Pliwka, teraz już też nie żyjąca, ponieważ większość tych ludzi już nie żyje, których państwo zobaczycie. I ona powiedziała, nie wchodźcie tam, bo tam jest zawalone, tam to się zawali zaraz na głowę. Nie wolno tam wchodzić. Ona mieszkała w domu obok. To był strasznie stary dom. A Arek tam wlazł, nie bacząc, że mu się na głowę coś zawali, i zobaczył na ścianie czarny prostokąt. Zdjął ten prostokąt, wyszliśmy przed dom i zaczęliśmy odkurzać. Zaczęliśmy zdrapywać z tego brud. Okazało się, że ten czarny prostokąt to była pamiątka Komunii Świętej Henki Korduli, tej, która krzyczała tatusiu ratuj, i ona w ogóle nie wiedziała, jej siostra, że ma taką pamiątkę. Ona była u tej komunii niewiele przed tym, zanim
zanim została zamordowana. Nie wiem, jaka powinna być puenta tej historii. Taka, że takich narodowych skarbów nam nie wolno już więcej ukrywać. Maciej Pawlicki powiedział bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście próbuje nam się narzucić tą opowieść, jak to się mówi dzisiaj modnie, narrację. Sprawiedliwi to są tylko ci jedyni. Sprawiedliwi jakby pozostali są niesprawiedliwi. Wybrani, tak, wybrani na tle tego morza obojętności. Ja rzeczywiście spotkałem się też z takimi określeniami, no bo właśnie pytanie o owych 6700, a no to jest wyjątek. To jest wyjątek na tle polskiego społeczeństwa. I tutaj trzeba podkreślić, że 24 marca to jest Narodowe Święto Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Tak brzmi tytuł naszego Tylko święta. Jedno zdanie, to nie jest wbrew historykom żydowskim. Historycy żydowscy doskonale wiedzą, że Polaków ratujących Żydów było wielokrotnie więcej. Oni ich nazywają ratujących. To w Muzeum Polin czy w Żyku to jest niewiadome. Tylko kryteria Instytutu Yad Vashem są bardzo sztywne. Tak. Pytanie jeszcze to, zanim pokażemy Państwu film, przypomnijmy film Życie za życie, ale powiedz jeszcze o tych bohaterach, tych 13 historiach, skąd żeście brali inspirację, skąd mieliście wiedzę o nich, jak żeście do nich trafiali? Ja to powiem tylko o tym przebudzeniu, że się wszyscy budzimy i szukamy w swoich rodzinnych pamiątkach, albumach najróżniejszych historii i to przypominamy sobie i zaczynamy właśnie z tych ważnych historii robić jakiś w końcu użytek. Ja dzisiaj kolega mój zadzwonił, Rafał Salata, znany, i mówi: Arek, słuchaj, musisz szybko powiedzieć, ponieważ zadzwoniła do mnie kobieta i mówi, że jej ojciec, który ma 99 lat, mówi, że on z rodzicami ukrywali około 50 Żydów. Czy cię to interesuje? Jako filmowo. No ty masz mnóstwo, ciągle coś nas interesuje, ale to pokazuje, trzeba oczywiście sprawdzić źródło rzeczy, ale to jest to, że jakby zaczynamy późno, to późno, ale zaczynamy być świadomi tego, że wiele tych historii, które dziś były, ach, było, minęło i robiliśmy to, bo tak trzeba było się zachować, ale nie ma powodu, żeby się o tym opowiadać. No jednak widzimy, że tak nas teraz to zabolało, co się dzieje, że zaczynamy no jednak opowiadać, tak, że jednak wykrzykiwać, że no tak nie może być, to co wy opowiadacie. Jakie rodziny, znaczy to co Maciej tutaj powiedział, że ten projekt, który Maciej jakby to zainicjował, no, miał wsparcie od samego początku Instytutu Pamięci Narodowej i zespół, który badał przy IPN-ie, nam podpowiadał tropy, nazwiska i jeździliśmy tam i sprawdzaliśmy. To trochę wyglądało jak taki projekt jednak badawczy, ponieważ IPN przyjmował te wnioski, ale to nie było jeszcze do końca na 100% tak weryfikowane. I dla nas ważne było, że jeśli jedziemy do danej miejscowości, to jesteśmy pewni, że w 100% o tym wiemy. I tak na przykład było w naszym Ciepielowie, o którym mówimy. To w ogóle no, historia wydawała się, że ona jest bardzo przebadana, a kiedy ten film realizowaliśmy, który Państwo za chwilę zobaczycie, no nie mieliśmy świadomości, a nawet jak poprzedni kończyliśmy, historia Kowalskich, to wszyscy wokół mówili, że żaden Żyd się już w Ciepielowie nie przechował. Nie było. A okazało się, że jak to się nie przechował? Przecież w centrum u Lewandowskiego Sankowicz przecież przeżył. No i się okazuje, idziemy do syna, on mówi tak, rozpłakał się ojciec w dniu wyzwolenia, ojciec zginął, kiedy poszedł wypuścić właśnie swojego kolegę z kryjówki w stodole i odłamek go śmiertelnie ranił. I Sankowicz wjechał później do Hajwy, a Lewandowski niestety już nie żył. Ale opowiadam właśnie, że docieraliśmy do tych miejsc i funkcjonowaliśmy często właśnie jaki projekt badawczy, ta rodzina Kosiorów, ponieważ złożenie w ogóle jak wyzwanie dla nas, dla filmowców, jak opowiadać złożoność tych historii, tak? W jednej miejscowości, powiedzmy na Ciepielów, jest rodzina Kowalskich, Kosiorów z Koczylasów, tu nie było Heńki, tu była Bronki nie było, tu był ten, tutaj Kosiorów. I okazało się po pewnym czasie, że w tych kościołach są dwie rywalizujące sobą historie i okazuje się, że nie była tylko jedna rodzina Kościołów, tylko były dwa gospodarstwa Kościołów, tak? Które po prostu też Maciej dzisiaj mówił, że były trzy, a okazuje się tak naprawdę cztery.
bo zapłonął niedobrze trzy, bo skoczy lasów, obu, jedni, drudzy byli Kowalscy z Obuchiewiczami, trzeci byli Kosiory, to raczej właśnie w tym pierwszym, no trzy, tak, dobrze, trzy, bo myślałem, że dwa były na początku, także bo, ponieważ Niemcy byli bardzo oszczędni, w związku z czym, jeśli lepszy dom był, to starali się oszczędzić i próbowali tak gromadzić do jednych domów. No więc też pan dzisiaj z radem się pytał, że właśnie pokazaliśmy taką wielość tych miejsc, ale nie do końca to wynikało, że staraliśmy się na przykład na północnym Mazowszu, na Mazowszu w ogóle, bardziej w miastach były proces, a mało spotkaliśmy, a wręcz w ogóle potwierdzonych nie było. Może był ten projekt badawczy, był bardziej intensywnie prowadzony na południu Polski niż właśnie w centralnej Polsce, że w okolicach Radomia, owszem, było dużo na południu, okolice Nowęczowa, Podkarpacie, tam było najwięcej tych historii, o których się dowiadujemy. Nie było historii gdzieś Bydgoszczy, Gdańska, jakby nie, według naszych wskazań, czy tego tropu, który mieliśmy sprawdzać tam, tych rodzin nie było. Ja powiem, że ta część, którą za chwilę Państwo zobaczycie, to jest jakby taki, powiedzmy, pierwszy odcinek, bo tych historii, które zarejestrowaliśmy, chyba jest 35, a tu mamy tylko 13 historii, czy tak naprawdę jest materiał wyjściowy na zrobienie kolejnych takich części. Ten film był realizowany jak zdjęcia realizowane były 13-14 lat temu, bo gotowy produkt już powstał, ale wcześniej po Polsce jeździliśmy. Też trochę technika wtedy inna była. Było nagrywane na betach czy na kasetach DV. To też ma też znaczenie, że ten materiał już tak bardziej ma walor już dokumentalny niż filmowy, artystyczny, prawda, żeby to prowadzić do jakiejś szerszej dystrybucji. Taka dla mnie też jest pewna refleksja. No, te rodziny też tak, żeby spętować, tak mówiłem, no, były przede wszystkim zaskoczone, że do nich ktoś dociera. Po latach rozdrapujemy jakieś ranne. Ucieszyli się, że ktoś upomina tą historię. Prowadzono nas różne zakamarki właśnie albo do stodowy, albo gdzieś do lasu, gdzie był bunkier, po prostu gdzieś się ukrywali. No, każda z tych historii to tak naprawdę historia na oddzielny film. I tych historii też Państwo zobaczycie, osobę publicznie znaną, szczególnie dla starszych Państwa, Alicję Rydzyk-Modlińską, która tak naprawdę, to jest troszeczkę przypadkowo, Maciej spotkał się na korytarzu chyba, co Maciej robisz, a robię taki projekt o Polakach, którzy zginęli, a to przecież moja babka zginęła, no i tak po prostu. Tak, przy okazji powiedziała, no jeśli tak, no to oczywiście też zaprosiliśmy przed kamerę, więc to po raz kolejny utwierdza w tym, że tych historii naprawdę jest dużo i mnóstwo tych historii już nie zliczymy, bo osoby, które mogłyby opowiedzieć, po prostu odeszły, a tej wiedzy nie przekazały innym osobom. Tak, ale ktoś wspomniał o tym Podkarpacie, że są pewne obszary bardziej zbadane. To rzeczywiście wielkie zadanie przed IPN-em, przed naszą instytucją, bo są obszary w kraju, gdzie powstały monografie, są przeprowadzone systematyczne badania, natomiast ogrom jeszcze obszarów, terenów, historii rodzin jest niezbadany. I no, to trochę właśnie może z tego wynikło. IPN powstał głównie po to, żeby badać te historie, które były białymi plamami, które były związane głównie z okupacją sowiecką, komunistyczną. Wydawało się, że sprawa okupacji hitlerowskiej jest klarowna, że tutaj te sprawy relacji polsko-żydowskich nie ma tutaj jakby żadnych wątpliwości. Okazało się, że jest inaczej. Tak, wspomniana przez Arka, zobaczycie Państwo za chwilę na filmie. Myślę, że to jeden z bardziej wzruszających momentów tego filmu, kiedy znana pewnie Państwu z ekranów telewizorów, radia, Alicja Rydzyk-Modlińska opowiada swoją historię swojej babci, swojej rodziny. No, rzeczywiście to porusza niezwykle.
Za chwilę wrócimy do dyskusji. Zapraszam w tej chwili na film. Zapraszam twórców filmów tutaj jeszcze na chwilę. Widzieliście Państwo ten końcowy napis, zapytaj swoich najbliższych, czy nie zna takiej historii, którą można przytoczyć. Jak się okazuje, jak to jest ważne, jak to jest aktualne, żeby ten apel sprzed 12 lat ciągle jest aktualny, ciągle będzie aktualny. Kilka takich pewnie refleksji, bo ten film widzę po raz kolejny. Można powiedzieć, w ogóle się nie zestarzał, mimo tego, że mówiłeś, że technika już jakby inna, ale to w ogóle jakby nie ma tutaj znaczenia. Myślę też o tych słowach Tomasza Strzembosza, mojego mistrza, którego pisałem pracę magisterską, czubka Góry Lodowej. To jest taka myśl, która rzeczywiście wtedy była aktualna, jest aktualna i będzie jeszcze ciągle aktualna. Jest kilka takich momentów na tym filmie niesamowitych. Ta scena w stodole rzeczywiście, jak pan król pokazuje, czy ktoś z rodziny, te ślady właściwie po krzyżach, które tam były. Tam, przez lata to właściwie były jedyne upamiętnienia, prawda? Tych ludzi nie było, bo zostali zamordowani, spaleni. I krzyż w stodole napisany kredą czy wapnem, który tam zniknął po 20, po 30 latach, to było jedyne upamiętnienie. To, co Państwu mówiłem przed projekcją, oczywiście są to ludzie, można powiedzieć, różnych stanów, różnych miast, miejscowości, ale jednak przeważają ludzie ze wsi. Widzimy te twarze, polskie twarze, bardzo różne. Możemy sobie wyobrazić tych ludzi, którzy ratowali tych Żydów polskich obywateli, bo tak trzeba powiedzieć, to nie byli ludzie skądś, tylko ludzie, którzy tutaj mieszkali, byli właśnie sąsiadami. Ta często mowa nieskładna, jakieś regionalizmy, czasami braki w uzębieniu nie pozwalają jakby jasno wyrazić treści, ale to tak mniej więcej wyglądało. Ten film po latach, wydaje mi się, cały czas jest bardzo mocny i bardzo prawdziwy. Ja tylko powiem, że Instytut Pamięci Narodowej w dniu 23 marca, czyli w przeddzień po raz pierwszy obchodzonego Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów, organizuje pokazy tego filmu Życie za życie oraz drugiego filmu, o którym wspomniałem, autorstwa Macieja Pawlickiego, Stella, w 12 miastach w Polsce. Zapraszamy na nie młodzież. No, wiemy, że zainteresowanie jest bardzo duże, 12 miast, po 200 sale, po 200 osób, bo mniej więcej takie mamy zgłoszenia. Ktoś powie 2400, to ciągle jest mało tych osób, które zobaczą te filmy, ale widać, jak takie akcje, jak takie pokazy, dyskusje są niezwykle ważne. Macieju, jak odbierasz ten film po latach? Wiele rzeczy się wydarzyło w międzyczasie. Ty zrobiłeś kolejne filmy, poznałeś kolejnych ludzi. Jakby powrót do tej historii, która tu jakby no... Właśnie też, jak to jest ważne, złapać chwilę, prawda? Większość, to co powiedzieliście, większość tych ludzi już nie żyje, tych świadków opowiadających tę historię. Tak, siostra Eleonora zmarła jeszcze zanim skończyliśmy film, tak, który się zaczyna. No, przede wszystkim żal, że od roku 2006 nie powstało takich filmów 20. Ten program, który tutaj jest wymieniony, Życie za życie, no to był taki pomysł, żeby właśnie wiedzę historyków przekładać na współczesne media. I on w latach 2005, 6, 7 właśnie przyniósł pewien plon w postaci kolejnych innych zrealizowanych jeszcze zapisów, bo myśmy jeszcze uzyskali pewne środki, żeby zapisać ileś tam historii. Natomiast potem został przerwany ten program Patriotyzm Jutra, za pierwszego PiS-u ustanowiony został zarządów Platformy, przerwany, finansowanie zostało zatrzymane. I przez te 10 czy 12 lat, myślę, mnóstwo ludzi odeszło. To znaczy już wtedy, kiedy przyjeżdżaliśmy, Arek kiedy przyjeżdżał, ale też i ja, do wielu miejsc, to mówili, no ale dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno przyjechaliście? A był rok 2005 czy 2006. Przecież oni umarli rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu. A to było, potem była właśnie dziesięcioletnia przerwa państwa i niedbałość państwa polskiego
żeby to, te wszystkie historie ocalić. Ja myślę, że każda z tych filmów, każda z tych historii, to jest wybranych 10 historii. Ja nie ukrywam, że kryterium wyboru było właśnie to, żeby to byli ludzie, żeby to były bardzo zróżnicowane historie, żeby to były historie ze wsi, ale także z miasta. Tam widzimy, jest ktoś z Narodowej Demokracji, to znaczy po prostu, że endecy, których nazywano czasami antysemitami, czy czasami byli, ale kiedy przyszła godzina prawdziwej próby, to oni stawali w obronie swoich współbraci. Tak jak na przykład ksiądz Marceli Godlewski. Ja potem zrobiłem film o księdzu Godlewskim, słynnym antysemicie. I kiedy tak naprawdę sięgnąłem, a wszedłem w Kościele Wszystkich Świętych do takiego schowka, takiej kanciapy wielkości 2x2, gdzie przechowywano mnóstwo szpargałów takich starych, miałem wrażenie, że nikt ich od lat nie przeszukiwał, i znalazłem mnóstwo ulotek, które w kościele za proboszczostwa księdza Godlewskiego w latach 30. wiernym rozdawano. I ksiądz Godlewski, którego oskarżono o to, że był antysemitą, przede wszystkim mówił: bierzcie przykład z Żydów. Żydzie nie piją, nie upijajcie się. Alkohol was niszczy, niszczy wasze rodziny. Uczcie się od Żydów. Żyd pracuje i przynosi do domu, a wy jesteście niszczycielami swoich rodzin, swojego szczęścia. Tak mówił ksiądz Godlewski, rzekomy antysemita. A jego antysemityzm to była po prostu potężna batalia ekonomiczna, ponieważ Żydzi mówili: nie kupuj u Polaków, nie kupowali u Polaków. No to ksiądz Godlewski mówił: nie kupuj, to Polacy nie kupują. Polacy mają kupować w sklepach polskich, skoro Żydzi kupują w sklepach żydowskich. I oczywiście był za to uważany za antysemitę, zresztą bardziej jeszcze zwalczał, czy powiedzmy bój prowadził z ewangelikami, których uważał za piątą kolumnę niemiecką, i większe spory miał jeszcze z ewangelikami niż z Żydami. Ale narracja tak zwana, późniejsza narracja lat 40., 50., 60. zrobiła z niego antysemitę. Dopiero później udało się to odkręcić i pokazać jego udział w ratowaniu Żydów, który był ogromny, i dostał też za to medal Izraelskiego Instytutu. Ale te historie, dlatego o tym wspominam, że tych historii wartych filmu, i to nie tylko dokumentalnego, ale fabularnego, jest mnóstwo. Jest po prostu mnóstwo, one są bardzo często piękne. Wiem, że Arka, ta historia, piękna historia, tylko życia nie ma, o tym małżeństwie zamordowanym polsko-żydowskim, szczególnie pociąga, ale nieustannie trafiamy na to, że mamy mnóstwo dowodów, których nie chcemy użyć w naszej sporze ze światem, bo tak to trochę teraz wygląda, i to się w tej chwili w Polsce okazało, ale na świecie to trwa. Trwa od lat ten obraz Polaków, którzy są nazistami i mordercami Żydów, nie zrobili nic w obronie Polaków. Ten obraz jest potężny, bardzo silny. My żyjemy jakby w pełnej enklawie, to znaczy w enklawie swojej pamięci, opowieści rodzinnych i tej części kultury, i tej pracy historyków polskich, i tej części kultury, która pokazała nam prawdę, ale na świecie jest zupełnie inaczej. Jest zupełnie inaczej. I my oczywiście musimy odbudowywać armię, musimy mieć 200-tysięczną, świetnie wyszkoloną armię, ale musimy mieć armię argumentów medialnych, żeby polskie bezpieczeństwo obronić, która się składać będzie właśnie z tych historii. Przypomniałeś, Macieju, też trochę postać Tomasza Strzembosza na skutek tego filmu, ale i tego, co powiedziałeś, bo kiedy w latach 80. uczestniczyliśmy w seminarium profesora Strzembosza na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to było takie bardzo duże seminarium, profesor wtedy jeździł nad Biebrze, na Czerwone Bagno, w tamte okolice. On generalnie jakby poszukiwał wówczas partyzantki powrześniowej, to była główna jego inspiracja. Znaczy, szedł takim tropem, że nie tylko oddział majora Hubala nie zrzucił mundurów i walczył po wrześniu 1939 roku, i rzeczywiście na Czerwonym Bagnie, w tamtych okolicach nadbiebrzańskich, było sporo takich oddziałów. I on wtedy nam po raz pierwszy, nieświadomym tego studentom, opowiedział historię Jedwabnego, którą przyjęliśmy jako... To była bardzo skomplikowana historia. To nie było tylko kwestia stodoły i palonych tam Żydów przez Polaków z inspiracji Niemców. To była historia
Jedwabnego, która miała bardzo dużo warstw z wcześniejszymi okupacjami sowieckimi, Policją Czerwoną, Polakami spisywanymi właśnie z tego Jedwabnego i wywożonymi na Sybir w czasach sowieckich. I tylko przypomnę to, że właśnie Tomasz Szemosz jakby przy okazji odkrywał tę historię, opisywał historię, jakby zajął się jednym tematem, z tego wynikło mnóstwo innych historii, które po prostu były wtedy nieodkryte i nieopisane. I wtedy, kiedy pojawiła się historia Jedwabnego, Tomasz Szemosz zabierał głos bardzo odważnie, mówiąc o tym, co zbadał i co, jakich świadków on jeszcze poznał. Bo to były lata 80., a historia Jedwabnego, odkrycia Jedwabnego była dużo późniejsza. No i też został ten, można powiedzieć, święty, niewinny człowiek okrzyknięty antysemitą i też był stawiany pod pręgierzem przez różne środowiska. Ale tu do Arka się zwrócę, ta potrzeba dokumentacji, jak to jest ważne. Tomasz Szembosz nam zawsze mówił, nam wtedy młodym studentom historii, chłopcy, nie było dziewczyn, rzeczywiście byli sami chłopcy na seminarium, czy chłopaki, chłopcy spieszcie się, bo źródła szybko wymierają, tak to obrazowo ujmował. No, wasza praca, twoja, jeszcze bardziej, tak, złapanie tych świadków, złapanie chwili, bo za chwilę tego świadka nie ma, to jest niezwykle ważne. Myślę, że tak jako, znaczy ja myślę, taka chwila szczerości, pewnie nigdy bym się nie zajął, może, znaczy nigdy, nie wiem jakby było, ale tematyką wokół tego historycznego, który nie w latach 90. został zaproszony, żeby jeździć nagrywać żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, prawda? I kiedy wtedy dotarłem do tych świadków historii, zobaczyłem, że to każda historia to jest oddzielny film. I to nie jest tylko jakieś przywołanie historii, ale to jest bardzo i ciekawe, i plastycznie, i dramaturgicznie. I przede wszystkim zafascynowanie się tymi osobami, które odchodzą i mają coś ważnego do przekazania, sprawiło, że no, przez lata jakby gdzieś nie tylko czuję potrzebę dokumentowania odchodzących tych świadectw, ale też jakby szerzenia tej wiedzy, żebyśmy rzeczywiście od nas wszystkich tutaj zależy, żeby te świadectwa dokumentować. I to nie tylko będzie ode mnie, od Macieja, od wielu, wielu osób, które będą z kamerą jeździły i dokumentowały, ale to tak naprawdę jest taki ten proces uwolnienia tych wielu historii, które są w naszych albumach rodzinnych, w naszych przekazach gdzieś z pokolenia na pokolenie, które jeśli nie opowiadamy tych historii, nie dzielimy się nimi, to one tak naprawdę no, zacierają się i przestają tak naprawdę funkcjonować. Tak naprawdę jest ważne, że zanim my przyjedziemy i znajdziemy tę historię, to żebyście Państwo opowiadali tę historię. Dlatego na festiwalu, którym kieruję, festiwalu NNW Niepokorni, Złomni Wyklęci, robimy od lat najróżniejsze projekty, żeby zachęcić młodych ludzi, nauczycieli w szkołach, żeby wymyślać różne zadania dla młodych, dla dzieci, dla młodzieży, którzy będą właśnie nas, starszych, jakby pobudzać tą świadomość szukania tych historii, tak? Stąd akcje nakręciatka komórką, stąd stylizacje modowe, bo ogólnie uważam, że ciągle mało rozmawiamy. Myślę, że gdybyśmy w ogóle częściej rozmawiali przy rodzinnych stołach o naszej historii, to byśmy pewnie te historie przywoływali, a mało się o tych rozmawiało przez lata z różnych powodów, najczęściej z jakichś strachu właśnie, że ktoś z rodziny angażował się w podziemie niepodległościowe, że ktoś działał w Solidarności, czy patrzę tutaj też na wystawę, która no, jedni pomagali, druga jednak w naszych rodzinach mamy też i tych, którzy jednak tworzyli ten ustrój, ten PRL, prawda? I to jest jakby zawsze tematy, których może często w domach unikaliśmy, nie rozmawiało się o tym i przez to wiele tematów nie było nigdy poruszanych i te historie zupełnie były zapominane i nieprzerabiane, a w ostateczności mówiono się, po co się tym interesować, gazety nie będą pisały, podręczniki nie i no, filmowcy również. I dzisiaj, kiedy od lat próbujemy zmierzyć się z tym tematem, to ciągle, a dlaczego tak, a dlaczego gdzie ta publicystyka? I ciągle trzeba nadrabiać zaległości za nauczycieli, za historyków, za dziennikarzy, za publicystów i tak naprawdę
z każdym rokiem widać, że opowiadanie tej historii, przywoływanie przez obraz filmowy jest na tyle silne i potężne i tak deficytowe, że aż no, naprawdę to przeraża, bo to okazuje się, że to w dzisiejszej erze takiej mediów, gdzie wszystko kultura obrazkowa, to jest bardzo ważne, żeby właśnie o ten obraz zadbać. No, często słyszę, a po co wystarczy, nawet moja córka mówi, tata, kiedy zrobimy świadectwo z jakimś patriotą? A ja mówię, no weźmy komórkę, tablet, nakręcimy. Nie, pani powiedziała, że ma być tylko dźwięk nagrany. A ja mówię, Pola, dźwięk możemy, obraz możemy wyciąć, a tylko dać dźwięk, ale no, trzeba walczyć, żeby ten obraz był, bo to jest jakby najważniejsze. I to jest jakby gdzieś ważne, żebyśmy my wszyscy czuli się, że jeśli jest za oknem w sąsiedztwie jakiś człowiek, jakaś świadek historii, to żeby właśnie zainspirować takich, powiedzmy, ludzkich Chlebowiczów, Gołębiewskich, żeby iść i po prostu, panowie, zróbcie coś, bo za chwilę ktoś odejdzie, a ma ważną historię. No. Ja tu przed chwilą przywoływałem historię właśnie Rafała Salaty. Tutaj wydzwaniał ten telefon, który robił taką pauzę wypowiedzi. Wyszedłem i odzwoniłem. I to właśnie dzwoni kobieta, o której mówiłem, tak? Pani Arko, koniecznie w tym tygodniu musimy nagrać. To jest bardzo ważna osoba, no. I właśnie trzeba być takim często męczącym, napastliwym, ale panowie, nagrajcie, bo za chwilę ta osoba odejdzie. I to myślę, że to jest taka, no, rozpaczliwe takie działanie, ale to jest tylko ważne. Rzeczywiście, żeby no, takie pospolite ruszenie, żeby ostatnich tych świadków historii, którzy jeszcze są, mogą dać jakieś świadectwo, opowiedzieć, żeby zarejestrować, bo za chwilę no, ktoś inny odpowie i no, sami widzimy, jak to jest. Ponieważ no, też widzimy, jak to jest ważne, zanim Steven Spielberg robił listę Schindlera, no to równocześnie zdokumentował, nie wiem, Maciej pewnie więcej wie, ile tysięcy nagranych jest świadectw, cała Żydów, którzy, to jest cała machina, cała ekipy, koledzy moi przez lata z tego nieźle żyli, że byli wynajmowani przez jakieś różne studia producenckie z zagranicy, gdzie jeździli w Polsce, potem na Ukrainę i dokumentowali właśnie świadectwa różnych Żydów. Równocześnie jeździli make-upiści, tych rozmówców malowano, ubierano ładnie, odpowiednie tło, czyli dbają o to, żeby nasze osoby, te osoby, które będą wypowiadały, żeby po latach pozostał obraz ważnych, dumnych Żydów. No, a my tak mamy, że jedziemy i ten nie ma ząbka, ten mówi, tak, i wszyscy są kochani, kochamy ich, ale to też mieć trzeba świadomość, że w tym momencie to też jest pewien, po co się to robi, tak, że jeśli przez ta cała machina dokumentowania świadectw żydowskich jest taka sprawna, prężna i przez lata to dobrze robią udokumentowane i starają się wiedzieć, że to jest jakość, no to znaczy, że to jest powinna nam dawno pokazać, że musimy no, nie machać ręką, że jakoś to będzie, tylko jednak gromadzić te rzeczy, bo jak dzisiaj widzimy, no, każde świadectwo, lepiej gorzej nagrane, jest na wagę złota. Ten cykl, który prowadzę, nazywa się Historia ze zdjęciem i na tym filmie obu panów widzieliśmy, jak ważne są zdjęcia. One się pojawiają tutaj w kilku ujęciach właściwie, no nie przy każdej. No, Historia Kowalskich, mamy jedno zdjęcie. Pan Blum, który mówi, pokazuje zdjęcie ojca i jedyne zdjęcie, na którym on jest z ojcem, to zdjęcie tej, tak, tych braci, też niezwykle poruszające, trzech braci na zdjęciu, a czwartego brakuje, prawda? To też niesamowite. Bracia Dekowie, tak. Każda z tych historii, zobaczcie Państwo, przywołane te zdjęcia, często takie, jak sięgamy do naszych albumów, trochę podniszczone, takie ta córka, która opowiada o mamie, prawda, jako pięknej kobiecie, zdjęcie no, takie już naznaczone piętnem czasu. Każdy z nas ma takie zdjęcia, albumy i w tych albumach mamy niesamowite historie. Proszę Państwa, proszę o pytania. To czas dla Państwa. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Czy macie panowie jakieś sygnały z Międzyrzecza na Podlasiu? Tam było no, bardzo, bardzo dużo mieszkało przed wojną Żydów. Mówiła mi nauczycielka, no teraz dobrze, po 80 kilka lat temu, ona będąc dziewczynką miała takie ciepłe wspomnienie swojego kolegi Żyda,
z którą chodziła do jednej klasy, była bardzo pobożną dziewczynką, zgubiła kiedyś różaniec. Rozpaczała w klasie, pytała, czy ktoś nie widział i ze wzruszeniem opowiadała, że przyszedł po kilku dniach ten chłopiec, kolega Żyd i dał jej ten różaniec, mówił, znalazłem gdzieś tam na chodniku w mieście i ona to pamiętała i opowiadała jako przykład takich dobrych relacji. I jednocześnie mówiła, że będąc w czasie okupacji, może 12-letnią dziewczynką, obudziła się w nocy i zobaczyła przez uchylone drzwi do kuchni, jak jej matka opatruje, wiedziała, że to jest Żyd. Ktoś, kto przyszedł do nich w nocy, opatruje ranę, zawiązuje mu głowę, obwiązuje mu głowę, dała mu jakąś cebulę i ten Żyd opuścił to ich dom. I mówiłam, zwracałam się, ponieważ to jest pomorska historia, do nauczycielki, koleżanki starszej tejże, to znaczy młodszej koleżanki tej nauczycielki, żeby dopóki ta ponad 80-letnia nauczycielka jeszcze to wszystko pamięta, żeby ją nagrała, żeby tą narrację, historię mówioną, no niestety bezskutecznie. Ja zwróciłam się do syna, też nauczyciela, nie wiem dlaczego, w ogóle nie chcę na ten temat mówić, zabrania jakby kontaktu z matką, ale to może jest szersza, jakieś są, w grę wchodzą również inne historie, ale mnie interesuje, czy z Międzyrzecza, bo wiem, że tam właśnie było dużo Żydów, czy macie Państwo jakiś odzew, czy ktoś się zgłasza? Myślę, że warto tam ten teren zwenedrować, czy zwrócić się do szkół. I to jest jedna kwestia. I druga, Pan Maciej Pawlicki mówi o tym, że to jest nasze bogactwo, ta zdolność polskiego narodu do czynu niezwykłego, czynu wychodzącego ponad poczucie własnego bezpieczeństwa, że to jest pamięć o tych niezwykłych czynach naszych przodków jest to, co nas wyróżnia i co jest naszym narodowym bogactwem. Ja wczoraj czytałam, chyba wczoraj w internecie, na jednym z portali wywiad doktora Piotra Osenki dla niemieckiego czasopisma, gdzie podaje, to jest ten, który prowadził to pamiętne sprzed kilku dni spotkanie w Muzeum Polin. I on w tym wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie w tych dniach mówi, że inne kraje, wspaniałe kraje europejskie szczycą się bogactwem naturalnym, produkcją i w sensie bardzo pozytywnym. A my Polacy, my się naszą martyrologią szczycimy i to jest nasz towar eksportowy. I mówił to wyłącznie w kontekście ironicznym i szyderczo. Co do tej wypowiedzi rzeczywiście ironicznej i szyderczej pana Osenki, no jeśli on tak postrzega świat, no to jest jego wielki problem i daj mu Panie Boże kiedyś oświecenie i zmiłowanie dla jego sumienia, ale tego nie zmienimy, tylko że nawet używając jego świata pojęć, no to dokładnie to samo robi przecież Izrael. Znaczy Izrael całą swoją siłę, mit założycielski państwa Izrael zbudowano wielkim cierpieniem narodu żydowskiego. Do tego stopnia, że usuwa w cień pewne tematy, o których nie chce mówić. Hannah Arendt, czy Ringelblum, czy Katzenelson są usuwani i no, niezaprzeczani, ale nie eksponowani. Natomiast ogromne cierpienie i ofiara narodu żydowskiego jest podstawą nowoczesnego państwa, niesłychanie silnego i aktywnego, jak widzimy również promocyjnie, PR-owsko i politycznie, państwa Izrael. Więc w związku z czym pan Osenka powinien raczej powiedzieć, że to chyba dobrze, że Polacy czerpią wzory z Żydów, którzy są w tej mierze skuteczni, a są.
I zresztą nie ma co ukrywać, że pewne instytucje polskie, jak na przykład właśnie niedawno powołany Instytut Solidarności i Męstwa, są wzorowane na instytucjach izraelskich i na skuteczności, które te instytucje osiągnęły, ponieważ jest taka zasada marketingowa, wyróżnij się albo zgiń. Polacy mają wiele różnych cech, wedle których mogą się wyróżnić, ale można mówić, że my celebrujemy swoje cierpienie. My nie celebrujemy cierpienia, my celebrujemy odwagę. To są dwie różne rzeczy, bo ja z kolei też bardzo, bardzo starannie czasem się właśnie spieram z kolegami, nawet publicystami czy scenarzystami, bo teraz akurat pracuję nad filmem o Legionach. Ja nie chcę robić filmów o tym, że młodzi chłopcy w 14, 39, 44 czy 50 roku chcieli iść, dać się zabić. Akurat ci ostatnie byli w najtragiczniejszej sytuacji, ale ja chcę robić filmy o tym, że oni chcieli wygrać, że oni chcieli wroga zabić i oni chcieli osiągnąć wolność i niepodległą Polskę, a nie o tym, że nie właśnie, niecierpiętnictwo, to nam się wmawia. To nie jest celem, byśmy opowiadali o polskiej manii cierpienia, tylko o polskiej ogromnej odwadze i gotowości ofiary w imię wyższego celu. Bardzo niewiele narodów potrafi to zrobić. Bardzo niewiele. Polska jest tutaj w całej swojej historii najpiękniejszym przykładem tego, że można rozumieć dobro wspólne, łączyć z dobrem indywidualnym. To znaczy, że Polacy rozumieli, że własne państwo i powodzenie ich państwa jest dla nich tak ważne, że mogą za nie oddać życie. Nie, że chcieli oddawać życie, tylko rozumieli, że ich los, ich powodzenie, ich ambicje, ich szczęście zależy od wolności, siły, niepodległości ich państwa. Bardzo niewielu to na świecie wie, a Polacy to wiedzą i mam nadzieję, że na tym zbudują. Ja tylko jedno zdanie dopowiem. W Stanach Zjednoczonych jest takie powiedzenie, że Niemcy zbudowali w Ameryce fabryki, a Polacy kościoły. I to jest oczywiście takie pejoratywne, ma to taki wydźwięk mieć negatywny, a ja myślę, że to nie jest tak źle, bo jak się popatrzy na tak zwane Polish Cathedral w całych Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Chicago, są naprawdę bardzo imponujące budowle, które dzisiaj są użytkowane przez Anglosasów, Latynosów i tak dalej. Tam pozmieniały się składy etniczne tych dzielnic, a te witraże z polskimi napisami, imponujące kościoły nadal pozostały, więc moim zdaniem trzeba z dumą podejmować to, z czego jesteśmy słynni i się tego nie wstydzić. Co do Międzyrzecza, trudno mi odpowiedzieć. Być może do oddziału białostockiego spłynęły jakieś relacje, bo panowie pewnie też nie wiem, czy macie jakąś wiedzę, ale to jest do sprawdzenia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja nie wiem, na czym polegało, bo na przykład nie mieliśmy na tej liście Łosic, prawda? Wtedy jeździliśmy, bo nie było wskazane. Nie było wtedy Łosic. A wtedy przecież... Nie, dlaczego nie było Łosic? No dlatego nie było Łosic, że Łosice zostały w cudzysłowie zasypane medalami. Łosice, ponieważ tamta właśnie Stella, tyle osób jeździli. Tylko, że Stella przypilnowała, żeby wszyscy znaczy nie wszyscy, ale właśnie duża część dostała medale. A ci, którzy byli na tym filmie, nikt z nich nie dostał medali. Chodziło o pokazanie, że poza grupą wspaniałą, 6 tysięcy nagrodzonych medalem, jest to równie wspaniałe 600 tysięcy żadnym medalem nie nagrodzonych. Może 400, może 800. Tak, pamiętać musimy jeszcze o Kresach Wschodnich, proszę Państwa, które są poza obecnymi granicami Polski, gdzie akurat ludności żydowskiej, obywateli Polski było bardzo dużo i gdzie ten no, sposób naturalny, dużo trudniej jest nam je badać, bo są to obszary poza Polską. Mnóstwo tych świadków, którzy byli po pierwsze zginęli w łagrach sowieckich, po drugie zostali zamęczeni przez system sowiecki, po trzecie no nikt jakby tam się nie upominał o tą pamięć. Znamy historię z Wilna, gdzie duchowieństwo miejscowe często było oskarżane o ten właśnie takie sprzyjanie postawom endeckim narodowym, gdzie skala pomocy Żydom była no, niebotyczna, właśnie organizowana przez duchowieństwo wileńskie. A trzeba dodać, że w Wilnie to nie była prosta sprawa. Tutaj Maciej jeszcze przed pokazem filmu powiedział, jak niełatwo było, cytując jednego z znanych Żydów, jak niełatwo było pomagać ludności żydowskiej. W Wilnie było to szczególnie trudne z uwagi na to, że tam było mnóstwo Litwaków, ludzi, którzy
nie mówili widzisz, nie mówili po hebrajsku absolutnie, poza rabinami. Oni mówili po rosyjsku. Przez 20 lat życia w Polsce niepodległej nie nauczyli się języka polskiego. Więc ludziom, którzy są kulturowo obcy, nie mówią twoim językiem, mieszkają w twoim kraju, jest naprawdę dużo trudniej pomóc niż ludziom, którzy są zasymilowani, mówią w twoim języku, są, krótko mówiąc, dobrymi sąsiadami. Czy są jeszcze pytania? To może ostatnie pytanie. Tak. Nie tyle pytanie, co chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt ratowania Żydów i stosunku swojego do nich. Mianowicie we wspomnieniach Moniki Żeromskiej jest opisana taka historia. Ona była gdzieś pod koniec lat 50. w Izraelu, tam na zaproszenie. Miała tam wykłady na temat swojego ojca. I jeden z dziennikarzy żydowskich chciał bardzo opisać historię jej rodziny, bo jej rodzina też ratowała Żydów. I ona wręcz dopilnowała tego, żeby to nie zostało użyte, bo powiedziała, przecież nikt mi nie daje, nikt mnie nie chwali za to, że nie kradnę. I to był jej stosunek, który, jak sądzę, nie był tak odosobniony. To znaczy w inteligencji polskiej to nie był powód do żadnej chwały. To było normalne zachowanie. I o tym też nie należy zapominać. Bardzo dziękuję. Tylko jedno zdanie komentarza. Tak, rzeczywiście wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że na pytanie o to, czy ta osoba była nagrodzona medalem, wzruszono ramionami, ale jak to, ja mam zabiegać? Ja mam zabiegać o to, żeby mnie nagrodzili, że się zachowałem jak trzeba? To nie jest w etosie Polski, Polaka i Katolika. Czy panowie, pan redaktor Pawliński, tu pan Rysarek, by się zainteresowali historią, w zasadzie troszkę znaną, ale materiał telewizyjny by się przydał. Jest taka miejscowość Klimontów Sandomierski i tam od czasów I wojny światowej mieszkał Zysman. Nie pamiętam, doktor Zysman, nie pamiętam imienia, postać tam w okolicy dosyć znana do II wojny światowej. On był ojcem dwójki dzieci, syna i córki. Za jakieś tam opiekę lekarską dla rodziny szlacheckiej Jasieński chyba, bo jest Paweł Jasienica, Jasiński, Władysław, Bruno Jasiński, autor o Jakubie Szeli. Tam liceum, nawet chyba jego imieniem, który skończył tragicznie na Łupiance w Kremlu chyba, za Stalina, ta postać. Natomiast nie wiem, co się stało z córką. Natomiast Zysman żył tam do końca, do II wojny światowej i został tam getto zostało zgromadzone mieszkające z okolicy Żydzi. W tym Klimontowie i on miał okazję i dawali mu tam możliwość, ci, co go znali, że jego jednego postarają się ukryć gdzieś, żeby uratować, ze względu na to, że pamiętali, kim on był. Więc on powiedział, że to jest niemożliwe, no on idzie z nimi wszystkimi. Co się z tą grupą żydowską stało, nie wiem, gdzie oni zostali wyprowadzeni, zlikwidowani, nie mam pojęcia, tam i sobie może będą wiedzieli. Ale jest to temat właśnie na film telewizyjny, też łączący kilka wątków. Natomiast do telewizji, wracając obecnej, pan redaktor Pawliński w Studio Polska swego czasu, rok ponad temu, na zasadzie tam takiego zestawienia, jak można zmanipulować, przedstawiał właśnie historię, ja na tym programie byłem, zachowania się poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych przy okazji odznaczania pośmiertnie Karskiego. Jak się zachował właśnie pan prezydent i jak tego? To była prowokacja celowo zorganizowana. Dlaczego? A obraził się na tym programie nasz Polak, jakiś tam nowoczesny polityk.
Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo naszym gościom. Na pewno do tych tematów będziemy wracać. Zapraszam na kolejne przystanki Historia. Zapraszam na cykl Historia ze zdjęciem. Maciej Pawlicki, Arkadiusz Gołębieski, Adam Klebowicz. Bardzo dziękuję.